Food truck cały czas pod górze po Stanach Zjednoczonych, co prawda tylko palcem po mapie, bo tak naprawdę przenieśliśmy się z Krakowa do Rudy Śląskiej, ale zanim przejdziemy do naszego bohatera tego odcinka, to słówko o naszym partnerze, firmie STS. Dla nowych graczy z hasłem Food truck przewidziane są dodatkowe bonusy, także sprawdzajcie socjale STS-u, bo tam będą czekać na Was różne konkursy i atrakcyjne nagrody do wygrania, oraz sprawdzajcie panel Gracze typują, tam są umieszczone najlepsze kupony najlepiej typujących właśnie graczy, którymi się można zainspirować. No właśnie. My już teraz zapraszamy na odcinek z człowiekiem, który no, zakumplował się z Giorgio Chiellinim, jest znajomym Carlosa Veli i pytanie, czy jest przyszłością reprezentacji Polski Mateusz Bogusz, proszę Państwa. Szybko przemieściliśmy się food truckiem z East Coast na West Coast. Jesteśmy w LA, można powiedzieć, u Mateusza Bogusza. Witamy Cię serdecznie, Mateusz. Witam, witam. Mateusz, podobno Ty, mimo tego, że mieszkasz teraz w Los Angeles, wcześniej na Ibizie, to i tak wakacje najchętniej spędzasz w Rudzie Śląskiej. No jest takie przysłowie, nie? Wszędzie fajnie, ale w domu najlepiej, dlatego zawsze fajnie wrócić, tym bardziej teraz, że jest taki dystans, to nie ma okazji za często wracać. Także jedyna szansa była teraz wrócić na święta, no i fajnie się udało, że mogę tu być. Nie premiuje się piłkarzy, którym dobrze idzie w MLS, bo Mateusz Klich, który nie dostał się do playoffów, miał prawie 3 miesiące wakacji, Ty tych wakacji masz trochę mniej. Większość nich spędzasz w Polsce, tutaj na Śląsku? No już byłem od razu, właśnie po sezonie byłem na wakacjach, z dziewczyną pojechaliśmy tam do Dubaju na tydzień, no a teraz już tu będę spędzać z rodziną, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma okazji za często kiedy wracać, bo jak to się było w Europie, czy tam był weekend albo coś wolny, to zawsze szło wrócić, a teraz jednak ten lot jest trochę dłuższy, dlatego jedyna okazja to są właśnie wakacje, nie, po sezonie. No dlatego... i ty mówisz, że półtora roku praktycznie nie miałeś żadnej przerwy dłuższej. No, bo ja zacząłem grać we wrześniu w Hiszpanii, właśnie po kontuzji. Jeszcze jak miałem kontuzję, to nie miałem wakacji, bo rehabilitację miałem, dlatego no prawie półtora roku było bez wolnego, nie. Mateusz Klich nam mówił, że Ty, kiedy trenowałeś w Leeds, byłeś takim piłkarzem, który wchodził do treningu z pierwszą drużyną bez jakichkolwiek kompleksów i to bardzo cenił w Tobie Marcelo Bielsa. I tak się zastanawiam, czy te kompleksy, albo przynajmniej jakaś ekscytacja tym, co się dzieje po drugiej stronie, były jak zagraliście z Interem Miami, a tam Leo Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets. No. No wiesz, na pewno było czuć to i w samym mieście, nie? Że coś wielkiego dzieje, bo zawsze jak na mecz przyjeżdżamy, to w życiu tyle policji i ochrony wokół stadionu nie było widać i na pewno było czuć, że jest coś wielkiego, no jak tam się stanęło w tym tunelu, a obok ciebie jest Messi i Busquets i jeszcze Alba i też tam kilku innych zawodników, dlatego no coś pięknego. Nie? A później na boisku robił wrażenie. Ty ten mecz chyba zacząłeś na ławce rezerwowej? Nie, w pierwszym składzie, w pierwszym składzie. Okay. Wtedy jeszcze grałem. No nie, no z Messi ogólnie jest tak, że ciężko do niego jest podejść, bo w telewizji tego tak nie widać, ale on jest tak, ma tak szybką nogę, że ty nie wiesz w ogóle, co on w danym momencie zrobi, dlatego no ciężko w ogóle, jak analizowaliśmy Miami, no to cokolwiek było ciężko o nim powiedzieć, no wiadomo, że to jest Messi, no to co może trener powiedzieć, ale jest taki jakby, czujesz taki respekt do niego, nie? No, że nie pójdziesz od razu na niego bo ci od razu zdziuruje, no ale nawet nie Messi, ale tak samo Busquets, nie? No gość chyba w tym meczu ani razu piłki nie tracił i dostaje piłkę, jego presuje od tyłu, a on po prostu się zastawia i robi się wajchy, obraca się Pomimo tego, że nie jest takim, powiedziałbym, gladiatorem, no, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, bo raczej był szczuplakiem, a mimo to jak piłkę oddasz, to rzeczywiście jak do sejfu i chyba ta inteligencja boiskowa i umiejętność przewidzenia tego momentu, w którym zagrać piłkę, to jest coś takiego wyjątkowego. Co mi się rzuciło w oczy, to najbardziej to takie małe detale, nie? On zawsze tu się spogląda na siebie, tu zrobi jeden krok do tyłu, tu jest trochę miejsca, zrobi te dwa kroki w przód, dwa kroki w tył, tu przyspieszy, to są takie małe detale, a on zawsze na przykład znajdzie to miejsce na tym boisku i zawsze tą piłkę dostanie, nie? I to skanowanie przestrzeni tego, co się dzieje dookoła cały czas. I zawsze ta piłka gdzieś znajduje, nie? Bo tak jak mówię, no ja grałem wtedy na 10 ten mecz i praktycznie miałem zalecenie, żeby cały czas go presować, żeby nie dać mu obrócić, a on zawsze jednak ten krok gdzieś przede mną był i tą piłkę albo zgrał, albo się utrzymał, albo był faul, albo coś takiego, dlatego takie małe detale, a to naprawdę później, wiesz, oglądałeś ten mecz jeszcze pod kątem analizy, żeby zobaczyć? No oglądałem, no. Tam wiadomo, że kilka razy to odebrałem mu piłkę, już nie będę teraz mówić, że nie, no ale no to jest coś takiego, co no, on grał praktycznie całe życie w Barcelonie, nie? Dlatego no wiadomo, spodziewałem się, że to będzie tak wyglądać, ale właśnie to, co mi się rzuciło w oczy najbardziej, to te takie malutkie detale, a to sprawiało, że zawsze ten kroczek przed tobą gdzieś był, nie? Ale co chciało cię, żeby się na przykład zameldować mu na początku meczu, żeby pokazać, że... No, ja się zameldowałem, to tam od razu tak się na mnie spojrzał, nie? Chciałbym mnie upomnieć, ale no wiadomo, jak to w meczu, no nie ma jednak tego, jest mecz, to się zapomina, czy to jest Messi, czy Busquets, także... Nie było jakiejś tam taryfy ulgowej, nie? Pytaliśmy też o to Mateusza Klicha. Czy Ciebie MLS zaskoczyło jako liga, jeżeli chodzi o poziom, intensywność grania? Czy spodziewałeś się, że będzie lżej, łatwiej? Znaczy, na pewno co mnie zaskoczyło, to otoczka wokół tej ligi, bo nie spodziewałem się, że... No tak wiesz, jakie tu jest podejście do MLS, nie? Tak ludzie... Teraz już jest inaczej, ale wcześniej myślałem... Że liga dla emerytów... No dokładnie. A jak tak
pojawiła się ta oferta z LA, zacząłem tam się obserwować tą ligę, czy tam na Instagramie od MLS, czy właśnie nasz klub. Zacząłem śledzić, to szczerze byłem zszokowany, bo ile tam jest stadionów nowych i takich nawet boiska treningowe i takie, to tam każdy klub ma po 3-4 boiska i wiesz, nowe obiekty zrobione, siłownie, jakieś tam odnowy, boiska wzór do trenowania. Także na pewno to zrobiło na mnie wrażenie, no i też media, bo ci powiem, że wiadomo, że tam jest NFL, NBA, to są, no tam są gigantyczne pieniądze w tych ligach, ale MLS jakoś tak bardzo nie odstaje od tego. Wiadomo, że nie płacą tak jak w tych innych sportach, ale to mnie na pewno zszokowało. No i przede wszystkim dość dużo tam jest zawodników, nie? Bo każda drużyna jakieś dwóch, trzech na tych DP kontraktach to mają jakieś duże nazwiska. Masz jakąś taką swoją shortlistę tych zawodników, którzy zrobili na tobie największe wrażenie? Zrobili, ale to nawet to może być takie zaskoczenie. Największe wrażenie na mnie zrobił z Minnesoty zawodnik Reynoso. On grał chyba Boca Juniors. Też mówili na niego wielki talent, no tam jakieś tam problemy, ale on chyba pierwszy mecz zagrał z nami po, nie wiem, czy miał kontuzję, czy jakiś tam problem, no nieważne, ale pierwszy mecz zagrał z nami, jak graliśmy u nich, no to 15 minut, no on 3 razy zdziurował nasz, ja akurat na ławce zaczynałem ten, 3 razy zdziurował naszych środkowych pomocników i 3 albo 4 sytuacje wykreował, nie? No i właśnie kliszy było mnie w LA na wakacje, to właśnie o nim gadaliśmy, że to, co on ma kontrolę piłki i to, co widzi, to jest niemożliwe, nie? Kalifornia też jest takim regionem, takim stanem, w którym mieszka bardzo dużo Latynosów, czy tam powiedzmy Meksykanów też mnóstwo, którzy też się bardzo interesują piłką, więc być może ten klimat bardziej czuć. Zresztą większość waszych kibiców mam wrażenie, że to są na trybunach, gdzie tam jest za bramką, to praktycznie tam są sami Latynosi. Mm-hmm. I właśnie nasza drużyna ma, mi się zdaje, że jednych właśnie takich kibiców najlepszych z Lee. Z tego, co ja słyszałem, to tam zanim ten, bo ten klub jest ogólnie, on nie jest młody. Jak, młody z klubu, z 8 lat, bo 9, to tam ci główni, tam organizują ten doping i tam te wszystkie oprawy, to właśnie przyjeżdżali do Europy na Borussię Dortmund czy na inne drużyny i oglądali, jak to wszystko wygląda, nie? I próbowali to przenieść właśnie na nasz stadion i powiem szczerze, że jestem zszokowany lekko, nie? Powiedziałeś o tym, że w meczu z Interem Miami grałeś na pozycji numer 10, ale też przychodziłeś jako zawodnik, który może grać na skrzydle, bo miałeś takie doświadczenia z Ibizy. Jak to teraz u ciebie wygląda, jeśli chodzi o tę pozycję optymalną? No ogólnie jak przyszedłem, to byłem trochę zdenerwowany, bo ściągali mnie na środek, a pierwsze 2-3 miesiące grałem tam po skrzydłach na napastniku, czy gdziekolwiek mogłem, to grałem, bo trener mnie widział, powiedział mi, że on wie, że ja mogę, że wszędzie sobie dam radę. Ale no trochę mnie to denerwowało, bo jednak się czuję najlepiej na środku, nie? Czy tam ta ósemka czy dziesiątka. No ale przyszło w końcu lato, tam sprzedali środkowego pomocnika i to miejsce się zwolniło. I mieliśmy ten taki turniej, ten League Cup, nie? No i tam trener mi dał szansę na środku, no i już tam zostałem, nie? Także teraz taka ósemka, dziesiątka, no bardziej taka ósemka, bo my gramy 4-3-3, nie? Także tam się najlepiej czuję. Wiadomo, że jak były na przykład mecze, że Błanka pojechał na kadrę, to musiałem grać na lewy, no to zagrałem, bo do mnie to nie jest problem, ale jak ja miał wybierać, no to najlepiej czuję się właśnie na takiej ósemce, nie? My Steve'a Cherundolo to znamy jako piłkarza Hannoveru i reprezentacji Stanów Zjednoczonych, a ciekaw jestem, jaki to jest trener. Jeden chyba z najbardziej utalentowanych w Stanach Zjednoczonych, mam wrażenie. No właśnie tam było nawet, coś tam mówili, że do kadry USA go chcieli, nie, podpisać, ale już zostaje, bo przedłużył kontrakt na kolejny rok, ale to jest ogólnie, w życiu nie miałem takiego trenera jeszcze, bo ja czuję się z nim jak na przykład z kolegą, nie? On To jest skraca taki dystans bardzo. Mega skraca dystans. Ja na przykład tu przyjdzie, zażartuję, tu wiesz, mamy trening, do ciebie przybiegnie, ściałka ci da, wiesz, taki mega, mega sympatyczny. Też gadałem z Arturem Sobiechem, to też mi właśnie mówił, że mega spoko człowiek i w ogóle, bo razem grali w Hanowerze razem grali i no i tak się, i jak przyjechałem, to tak się okazało, że jest, nie? Właśnie i to jak trzeba, no to jest praca, jest wszystko, ale jak tam na przykład w samolocie gdzieś albo gdziekolwiek, no to przyjdzie w karty z nami, pogra, tak, no mega skraca. Czyli jeśli chodzi o te, powiedzmy, relacje, super, a jeśli chodzi o taką metodykę treningu, nie wiem, filozofię, jaką ma, to jak to się przedstawia? Trenera głównie jest taktyka, nie? Dużo właśnie poświęcamy tego i przygotowujemy się do spotkania praktycznie pod kątem tej drużyny przeciwnika, z którym gram. Nie? Jest dużo jest mega analiz właśnie, nawet nie naszych analiz meczu, tylko głównie przeciwnika, nie? To mnie trochę zszokowało, bo mało analizujemy swoich spotkań, no jak tam zdarzy się przegrać i naprawdę to źle wygląda, to analizujemy, ale głównie analizujemy przeciwnika i praktycznie każdy ten mikrocyk jest podporządkowany pod to, co będzie w sobotę albo niedzielę, nie? Także jest dużo właśnie, czy to jakiegoś po prostu rozegrania, czy po prostu 11 na 11 i ta druga jednostka zawsze symuluje przeciwnika, nie? Także tego jest mega dużo. A masz dużo swobody jako ósemka na boisku, czy właśnie jesteś mocno ograniczony przez zadania, które ci trener nakłada? My ogólnie chcemy grać tak, mam swobodę, bo naprawdę jest dużo swobody, ale jakby nasza idea jest taka, żeby grać do ósemek i grać, jak oni to mówią, on the edge, nie? Tylko oni chcą podać do właśnie bocznych pomocników i żeby ścinali do środka i kończyli to. Czyli obaj są odwróceni? Tak, no. Okay. I właśnie też mamy Carlos Vela gra na dziewiątce, też mamy taką fałszywą dziewiątkę i my tak później gramy jakby na takie dwie szóstki i dwie ósemki i pomocnicy są trochę szerzej i tak staramy się właśnie grać
grać do środka, ale później na zewnątrz, nie? Okay. Dużo Bułanga strzelił takich bramek, że mieliśmy tam, że szóstka zagrała na przykład do ósemki, my do niego, on się wprowadzi jednym kontaktem i to wykończył, nie? Dlatego mało jest w ogóle wrzutek, jakkolwiek staramy się właśnie zamknąć przeciwnika w 16 i grać jakby naokoło, nie? Wiadomo, że w każdym meczu tak nie gramy, no bo to zależy też od przeciwnika, ale jak u siebie gramy, no to większość meczu tak naprawdę wygląda, nie? Nawet z Miami przegraliśmy, ale no mówię ci, my 22 strzały mieliście chyba. Do 30 minuty to mogliśmy wygrywać 4-0, nie? Tak, naprawdę, no. Patrzyłem, ale też rozmawiając o LAFC, musimy przede wszystkim cię zapytać o lidera defensywy, a więc Giorgio Chiellini'ego, legendę, który teraz zakończył oficjalnie karierę. Jaka to jest postać, bo spotkać takiego gościa w szatni to pewnie... No ja naprawdę się cieszę, że jeszcze zdążyłem na ten ostatni sezon, że mogłem z nim zagrać, bo nawet nie chodzi na boisku, ale no w szatni jaka to jest postać. No ja jestem tam rok i nie widziałem go, żeby on jeszcze był smutny w szatni. Zawsze przychodzi uśmiechnięty, pierwszy do beczki, tu coś podłapie, popyta, wiesz o coś. No to jest taki zawodnik, że no zawsze jest pozytywny. No nieważne jakby było, to on zawsze jest pozytywny. Przegramy mecz, to poklepie, powie co trzeba powiedzieć, że to było źle i tamto, a później zamykamy temat i idziemy dalej, nie? Tak naprawdę mieć takiego zawodnika w szatni to jest coś, co... No tylko się uczy od niego, nie? A jest głośny na boisku? Dużo krzyczy na was na przykład? No. Okay. Nawet na treningu, nie? Są jakieś stare fragmenty, tam nie ma odpuszczenia, nie? Jeszcze tym angielskim, takim tak, z włoskim akcentem, tak. To... Czasem po włosku coś powie, nie? Ale no mówię, nawet na treningu są jakieś stare fragmenty przed meczem, to jak Giorgio jest tam, to on nie cofnie głowy, nie? Tam ktoś nogę wsadzi, a on głowę tam wsadzi, nie? Dlatego... No tak jak właśnie z tego wyobrażałem, to dosłownie tak jest. Ale co mnie najbardziej zdziwiło, no to ja przyszedłem, on już o mnie wszystko wiedział, nie? Już mówi, że jak tam najbliżej, czy znam tam, ma taki Marco Borrelio, tam też no, był najbliżej, czy go znam. Pytał się jak tam, czy już kolano dobrze, już wiedział, że po operacji. Naprawdę, mega. I to nawet nie chodzi, że tylko ja, tylko zawodnicy, co przychodzili nowi, to on, nie wiem, czy on analizuje, czy się przygotowuje do tego, ale naprawdę dużo wie, nie? Się mega tym interesuje, nie? Mógłby mieć kompletnie wywalone. Miał okazję spotkać kilku polskich piłkarzy na swojej drodze. Miałeś okazję z nim o tym rozmawiać? Gadałem, pytałem się właśnie o Wojtka, tak? o Arka Milika, to mówiłem. Też tam gdzieś na boiskach z Kamilem Glikiem zawsze się w serii. A właśnie o Kamilu Gliku nie mówiliśmy, ale właśnie mówiliście też o Piotrze Zielińskim dużo, nie? Z Jackiem Góralskim wymienił się chyba koszulką. Tak. Giorgio. Ja na przykład spytałem się go, czy mógłbym koszulkę Juventusu dostać od niego, no to wiesz, no dużo jest takich ludzi, że powiedzą ci tak ale... ale później to musisz się upominać. Ja spytałem się go w środę i w czwartej rano przychodzę i na moim miejscu jest koszulka. Naprawdę? No to jest... Mój tata przyjechał do mnie z moim bratem właśnie i mówię do Giorgio, czy mogą nam sobie porozmawiać, albo czy mogą zdjęcie zrobić. A on przyszedł, usiadł przy stole na 10 minut, wypili kawkę, pogadał z moim tatą, z moim bratem, zdjęcie zrobił. No to jest taka, no, taki normalny gościu. W życiu byś nie powiedział, że on jest tam na takim miejscu, na którym... Wtedy trzeba to... było lecieć do LA i robić wywiad z Chiellini. Ale to Jacek Góralski też mówił. Wiesz, na przykład, czy moja mama, bo on też mega się udziela właśnie z dziećmi niepełnosprawnymi. Takie turnieje futsalowe organizuje. No i moja mama robi to samo, tylko tutaj w Rudzie Śląskiej, nie? No i właśnie tam zagadałem do niego i tak się zgrali, że on wysłał tam na przykład filmiki przed tym turniejem do dzieci po angielsku, wiesz co, jakieś tam motywacyjne. Mówi, że powodzenia, że widzimy się tam, bo to, ten turniej był w Warszawie, nie? Mówi, że powodzenia, widzimy się w Warszawie, trzymam ich kciuki, no wiesz, tak... No fenomenalny cokolwiek... ten gość, którego wszyscy lubią, jak go, wiesz, oglądają. Bo go się nie da nie lubić, on właśnie... On nie udaje, bo jak on coś ma do powiedzenia, to ci powie prosto z mostu, nie? Że jak coś jest źle, to po prostu przyjdzie do ciebie i ci powie. On zawsze mówi, ja będę ci mówić, możesz mnie nie lubić, ale ja będę zawsze mówić to, co myślę, nie? Jak nie, to nie, jak tak, to tak, nie? Tylko to jest taki gościu, że no, bo się nie da nie lubić, nie? No tak, a Carlos Vela, też zawodnik doświadczony niezwykle, jeżeli chodzi o europejskie boiska, jeden z liderów waszego zespołu. Wiem, że chyba też razem na zmiany wykonujecie stałe fragmenty. Tak, no właśnie ma zawsze z lewej nogi, a ja z prawej, no. Carlos, to jest taki, on tam jest legendą, nie? Bo on już tam jest 5 lat w tym klubie. Raz leciliśmy na mecz do Meksyku i przysięgam ci, całe lotnisko w Meksyku, graliśmy tam finał Ligi Mistrzów, nie? Z Leon, nie? No wszyscy tam, operatorzy tam tych walizek, czy tam ludzie, co pracowali na lotnisku, normalnie wyszliśmy z samolotu i była kolejka do niego, ustawiali się wszyscy do niego po zdjęcia, nie? Mega fanatyczni ludzie z Meksyku, naprawdę byłem zszokowany, nie? No a ty jesteś na przykład rozpoznawalny? Ja? Tak? No zdarza się tam czasem, nie? Zależy w jakiej dzielnicy, ale mówię, no... Ja byłem zszokowany, że piłka nożna tam jest na takim poziomie, jakim jest, bo naprawdę dużo ludzi na nasze mecze przychodzi. No, niby MLS, a zawsze te 18 tysięcy, 19 jest na meczu, a my gramy praktycznie co 4 dni. I co mecz jest 18 tysięcy, no to nie jest zła frekwencja, nie? Także... No, przy tej konkurencji jaka jest, zwłaszcza w takim mieście jak Los Angeles. Tam jest NBA, NFL, NHL. Hokej i jeszcze jest... No, tam są... Jest jeszcze życie nocne. No jest jeszcze życie nocne. Jest co robić generalnie w tym mieście. A też jeszcze chciałem zapytać o jednego kolegę z szatni, bo wiadomo, że ikoną stylu w MLS jest Mateusz Klich, ale ty masz także takiego strojnisia, Kelly Acosta. On jest takim piłkarzem, który lubi tam, prawda, coś czasami zrobić szokującego, jeżeli chodzi o stylówkę. To jest taki największy modnik u was w szatni? Śmieliśmy się właśnie, George zawsze mówi, że on jeszcze nie widział, żeby Kelly przyszedł w tym samym ubraniu, nie? Okay.
dwa razy, nie? On zawsze, on co mecz jest inna stylówka. Na trening to wiadomo, bo tam rano to ten, ale co mecz to jest inna stylówka, no on lubi, nie? On lubi tam jakieś, na jakieś sesje jeździ, ale mega mordka też, nie? Mhm. Też właśnie siedzę obok niego w szatni, to też mam z nim mega dobry kontakt i nie wiadomo w ogóle, czy teraz zostanie, ale naprawdę on tam też dużo się udziela właśnie charytatywne, ma swoją fundację, boiska otwiera w LA, także mega jest taki, że nie tylko piłka nożna, ale też dookoła tego mega pomaga i mega się udziela, nie? Także naprawdę fajny też człowiek. A ty nie miałeś wątpliwości idąc do MLS, że troszeczkę skreślisz siebie, jeżeli chodzi o potencjalne występy w reprezentacji Polski, co zresztą się wydarzyło de facto? No ja właśnie liczyłem na to, że jak tam pójdę, to w końcu będę miał szansę się pokazać, bo byłem, wiadomo, że przed kontuzją to było fajnie, bo tam strzelałem, asystowałem, no ale tak kontuzja gdzieś się tam wydarzyła i rok mnie nie było, to no znowu wróciłem na Ibizę, no ale wiadomo, że po kontuzji potrzeba trochę czasu, no i te pierwsze pół roku to no nie czułem się, znaczy grałem wszystko i w ogóle, ale nie czułem, że jeszcze to jest te moje 100%. No i w sumie byłem trochę zszokowany, że nagle oferta się pojawiła w styczniu, że mnie chcą wykupić z Leeds i żebym tam przeszedł, no i tak się zastanawiałem, no ale mówię, spoglądam na to, oni rok temu wygrali mistrza, grali w pucharze tego, ligi, też tam przegrali, albo tam drugie miejsce, nie pamiętam. W finale Ligi Mistrzów też byli i teraz Liga Mistrzów, mówię, no fajna drużyna, nie ma, dlatego może w końcu pójdę do większej drużyny i właśnie będzie szansa gdzieś na tą reprezentację, no i myślałem, że szczerze będzie, nie? No tak, brat Friedel ostatnio w rozmowie z Jarosławem Kolińskim w przeglądzie sportowym powiedział, że Mateusz Bogusz jest gotowy na reprezentację, nie wiem ile koszulek od Giorgio Chiellini'ego mu załatwiłeś, ale może coś w tym właśnie jest, czy jakiś kontakt ze strony sztabu szkoleniowego. Teraz nic nie było, ale za trenera jeszcze z Santosa to coś tam już było, no bo miałem taki miesiąc dobry, a nawet dwa miesiące, że właśnie po tym turnieju tam kilka bramek strzelałem i asystowałem, co na środku zacząłem grać i no i tam jakiś kontakt był, że słyszałem, że miałem jechać, no ale była zmiana trenera i po tym nie było żadnego kontaktu. A, to było wtedy, kiedy Fernando Santos został zwolniony, tuż przed tym zgrupowaniem pierwszym Michała. Co ja mogę powiedzieć, no ja myślę, że w klubie gram jednym z lepszych w MLS. No. I myślę, że też ta liga, nie wiem jak ona jest oceniana w Polsce, bo szczerze, no za bardzo, wiesz, no nie... No bo nikt jej nie śledzi, więc no, ciężko, ale żeby jakoś było. No myślę, że na pewno zrobiłem krok do przodu, powiem tak. Wiadomo, że byłem w Lidz, ale ja byłem na wypoczynku tak naprawdę, no to myślę, że z Ibizy przejść tam, jeszcze po kontuzji, bo praktycznie grałem tylko 6 miesięcy po kontuzji, to uważam, że zrobiłem krok do przodu i myślę, że teraz jestem w takim miejscu, że... No myślę, że jest dobrze, nie? Ciekaw jestem właśnie, jak ty sobie projektujesz karierę, bo podpisałeś kontrakt do 2027, tak, no. Nie? No tak. 3 plus 1, no. 3 plus 1, do no. 2027 i zastanawiam się, czy też będziesz mieć powoli taki moment, jaki na przykład ma teraz Karol Świderski, czyli że już myśli obsesyjnie o tym, żeby do Europy wrócić, no, czy sobie spokojnie do tego wchodzisz? Nie, ja ogólnie przyszedłem tam z takim planem i oni też mieli taki plan na mnie, że chcą mnie kupić, żebym tam się rozegrał i chcą mnie sprzedać z powrotem do Europy. Okay. I z takim nastawieniem tam poszedłem, nie? Mhm. Także u mnie się nic nie zmienia i ja idę tą swoją ścieżką i mam nadzieję, że czy to w lato, w te, czy następna zima, to się wydarzy, nie? Wiadomo, że może to być za rok, może to być za pół roku, no ale z takim nastawieniem tam poszedłem i oni też z takim nastawieniem mnie kupowali, nie? Bo nie wydali za mnie za dużo, a myślę, że była to do nich naprawdę dobra oferta, bo mogą mnie sprzedać za więcej, nie? I tak będę do tego dążyć po prostu. Na tą kadrę też na przykład liczyłem, bo czy to ta tenera... Wcześniej było jakoś więcej powołań, mi się zdaje, z MLS, nie? Tak, jeszcze tak, był Przemek Frankowski, Karol Świderski, Adam Buksa. Dlatego mówię, że naprawdę było więcej powołań z tego MLS, a no zdaje mi się, że też nie trafiłem do byle jakiej drużyny, bo jednak te LAFC to jest, mi się wydaje, że w tamtym sezonie byli najlepsi. Mhm. Nie w tym, bo już przegraliśmy, ale rok wcześniej byliśmy najlepsi, dlatego dla mnie to było coś tak... W ogóle nie patrzy w tamtym kierunku, mam takie wrażenie, że tak jak sobie założył... Słyszałem właśnie, ktoś mi mówił, że trener ponoć słyszałem, że nie ogląda niby MLS, ale zdaje mi się, że tak nie jest, to tylko tam... Na pewno jego asystenci śledzą. Zdaje mi się, że jak Karol Świderski jedzie na kadrę, to na pewno analizują jego mecze, czy to... Karol jest trochę jego synkiem, to on ma też preferencyjne zasady. Myślę, że to tam bardziej to w mediach tak poszło takie coś, ale myślę, że na pewno czy to sztab, czy ktoś analizuje, bo... No bo myślę, że w kadrze zawodników jest 25, a jeszcze poza kadrą myślę, że kolejnych 25 na pewno się analizuje. Ja do nikogo nie mam pretensji, ja robię swoje. Myślę, że naprawdę rozegrałem dobry sezon ten, bo oni też byli trochę zszokowani, że... No, że będę podstawowym zawodnikiem, nie? No, wiadomo, że w playoffach nie grałem, bo... Czyli jesteś takim zawodnikiem 11,5 można powiedzieć, tak? No, 11,5. No. Byłem normalnie w 11, ale na te playoffy coś trener zmienił też taktykę. Graliśmy na dwie szóstki bardziej defensywnie i niestety mi się oberwało, że musiałem wchodzić z ławki. Ale powiedział mi to trener, że no, przykro mu jest, że zasłużyłem grać, ale woli wyjść defensywnie, bo jeszcze było tak, że musieliśmy grać dwa mecze na wyjeździe, nie? Ćwierćfinał i finał, bo
no bo byliśmy trzecie miejsce i tam jest później tak, kto ma więcej punktów, to gra u siebie. Na nas padło, że musieliśmy grać na wyjeździe, dlatego trener trochę zmienił taktykę, no ale nieważne, no tak czasem jest, ale wcześniej to naprawdę miałem dobry sezon. Nie? I myślę, że ten sezon kolejny będzie jeszcze lepszy, bo liznąłem już tego wszystkiego, wiem jak to tam wszystko wygląda i myślę, że... Chyba najważniejsze, że masz zakodowane to, że jednak Europa to jest ten kierunek, który dokładnie musi się wydarzyć, żebyś się no, rozwijał jako piłkarz, tak? No, no bo to jest najważniejsze. No wiesz, ja tam nie pojadę na wakacje, tylko ja cały czas chcę tam... Idę tą swoją ścieżką, wiadomo, czasem są słabsze momenty, no też ta kontuzja mi się wydarzyła, no nie grałem praktycznie 8 miesięcy, a przed tą kontuzją miałem naprawdę dobry moment i gdzieś tam jednak te dołki są, ale a właśnie każdy tak, ma tą swoją... Wtrącę, bo chciałem też o to zapytać, miałeś takie momenty załamania podczas tej kontuzji, bałeś się też wracając na boisku, że kurczę, żeby... No właśnie mi ta kontuzja mega szybko minęła, ja sobie nie wiem, bo jakoś po tej... Przed tą kontuzją byłem serio załamany, bo to w styczniu było chyba, to się wydarzyło w styczniu i... No miałem dobry sezon, nie? Te pół roku w tej Ibizie, też tam właśnie trener Michniewicz do mnie dzwonił, jak była kadra i w ogóle. Także no, po tej kontuzji, jak to się stało przed operacją, byłem mega załamany, ale już ta operacja, zrobiłem tą operację, mówię się, no nie, no muszę wrócić, no było tak wszystko dobrze, dlatego muszę wrócić i jakoś mi to mega szybko minęło też. Pracuję z takim gościem, który mi pomagał i to czy podczas kontuzji, czy przed, czy teraz, dlatego przeszliśmy przez to i powiedziałem się, że muszę wrócić, dlatego te 8 miesięcy minęło szybko, ale jak wróciłem na to boisko, ten pierwszy mecz, to ja nie wiedziałem, gdzie jestem, nie. Ty byłeś też taką naszą nadzieją, że polski piłkarz może sobie poradzić w lidze hiszpańskiej, bo wydawało się, myślę, że z tej Segunda, Segunda możesz skoczyć do Primera, ale to też jest do La Liga, to też jest taki twój cel na to, żeby wrócić do Europy właśnie do Hiszpanii, no czy może jednak byś wolał Anglię? Chciałem powiedzieć, że przed tą kontuzją nie miałem takiego celu, że gdzie ja chcę grać albo coś takiego, mi to było błędne, a teraz już jakoś te cele się powoli kształtują i no... Po prostu muszę kiedyś zagrać w tym top 5 i nie tylko zagrać, tylko iść tam i być kimś po prostu. Ja nie chcę iść, nawet jakby, wiadomo, że do tego jeszcze daleko jest, ale jak ja bym miał przejść do drużyny do Europy, to ja bym tam nie chciał iść usiąść na ławce, bo ja mam taki charakter, że, no, że mi to, wiesz, no ja nie będę się dobrze czuć z tego, że ktoś będzie ode mnie lepszy, ja. To może być śmieszne, co powiem, ale nawet jakby, nie wiem, Sevilla mnie kupiła albo Barcelona, no to ja chcę tam iść i grać, starać się, żeby być najlepszym. Wiesz, Sevilla walczy o utrzymanie, więc... ale duży klub, ale chodzi mi o duży klub. Ale spokojnie mógłbyś grać. Chodzi mi o duży klub po prostu, tak, że tak, mam tak taki charakter, że no chcę iść i rywalizować o to, żeby być jednym z lepszych w tej drużynie. To jest dobra cecha. Wiesz, to jest dobra cecha i też chyba jesteś... Czasami jest zła cecha, bo no tak, wiesz, no zamiast sobie trochę zluzować albo coś, to zawsze jest ta napinka, no ale mi się zdaje, że tylko dzięki temu przeszedłem tą kontuzję i jestem teraz w tym miejscu, w którym jestem, bo bez tego mogłoby być ciężko. Korzystając z tego, że jest okres świąteczny, mamy też dla Ciebie prezent. To są piłkarskie szachy. One są do kupienia na stronie sklep.foodtruck.pl, więc zachęcamy. Dziękuję bardzo. I jak jeden będziecie poważnymi egzemplarz piłkarzami, to będziecie dostawać za darmo. Dla Ciebie i dla brata. Albo piłkarzami. I wiesz, jaki dostaniesz, podobno masz dostać zagadkę w piłkarskich szachach, żeby ułożyć 11 piłkarzy, którzy pochodzą z Rudy Śląskiej. To jest jednak, mówimy, że niby Śląska, ale Zagłębie dużych talentów piłkarskich, bo tutaj jest wielu zawodników stąd. Może się tak... te pozycje zdublują na jednym, no ale tam czasem wiesz, no ja też gram na 9, na skrzydle, też możemy porzucać to, ale myślę, że 11 byśmy ułożyli, nie? Bo dwóch bramkarzy mamy. No. Skorup. Kamil Grabara. Nie, przepraszam, Kamil Grabara. To trzech nawet mamy. No bo Skorup też jest z no. Kurde. Kamil Grabara, no. To, no to, i Tomek Loska mówisz, Tomek to są paniówki ale Segunda Śląska. To jeszcze zaliczmy, nie? Zaliczmy. Za Halembą, no, także... Kamil Grabara od biedy mógłby na stoperze zagrać. Tak, no, mógłby. Już, no bo kiedyś u trenera Michniewicza na gierkach był neutralny, nie? I myślę, no tak, że se radził bardzo dobrze. Nie? Maksim Bułka też zawsze dobrze sobie radził. Buła i Grabi zawsze byli, no, tak, zagrali tak, tak czasem. Także myślę, że na spokojnie nawet na szóst sobie porozrzucam. No to trzech bramkarzy mamy i kto? Kamyk jest na skrzydle. Adam Dach, w sensie... Gancarczyk był taki zawodnik, Seweryn Gancarczyk. Przemek Wiśniewski. Michał Helik. Przemek Wiśniewski też właśnie jest Paniówek, no ale to też no, chyba z Paniówek, ale tak mi się zdaje. On na pewno się buduje obok Gienka Loski tak teraz. Tak, tak. Prosimy mieszkańców Górnego Śląska, żeby zweryfikowali informacje, czy Paniówki do Ruda Śląska, czy coś znaczy, innego. Nie odważę. Administracyjnie ja nie? Żeby... To nie jest Ruda Śląska, ale jest blisko Rudy Śląskiej. Okej, okay, mniej więcej. Ruda Śląska i okolice. Zadzwonimy do Gienka, zapytałem się, czy jest z Rudy Śląskiej, wiesz? No, ale już ze Śląska zawodników na pewno byśmy zbudowali jednostkę. No, to na tak, Śląska to już jest. Tak, to myślę, że nawet dwie, nie? Byśmy zbudowali. No, ale z Rudy Śląskiej, no, jeszcze Artur Sobiech. Kto jeszcze? Jeszcze Martin Kończkowski. Martin Kończkowski też z Bykowiny. Pamiętam, że jak byłeś pierwszy raz w food trucku, to mówiłeś a propos Przemka Bargiela, bo rozmawialiśmy Przemek sobie. Bargiel jeszcze, no właśnie, a propos młodych piłkarzy, którzy dobrze zaczęli, a później coś poszło nie tak i powiedziałeś wtedy takie zdanie, że łatwo jest dobrze zacząć, trudniej jest się utrzymać. Jak ty patrzysz sobie na twoją karierę, to byś polecił tę receptę, którą ty wybrałeś? Mi się zdaje, że wiesz, każdy ma swoją ścieżkę, nie? Jeden skakuje na ten poziom szybciej, drugi skakuje na ten poziom później. Co jest dla mnie najważniejsze, to wskocz na ten poziom i tam się utrzymać, bo na przykład możecie zobaczyć też klisze, no
Najlepszy moment kariery miał pod koniec. Trzeba mieć też odpowiedni mental, bo ty jednak trafiłeś z Ruchu Chorzów, który był wtedy w drugiej lidze, jeżeli dobrze pamiętam, do Leeds United i podobno Mateusz Klichna mówi, że zobaczył cię po raz pierwszy na treningu i ty nie miałeś żadnych kompleksów wchodząc do pierwszego zespołu w Gierkach, że po prostu wszedłeś jak po swoje. Ja mam taką cechę właśnie, że gdziekolwiek, gdzie ja pójdę, to nawet czasem nie zdaję sobie z tego sprawy, gdzie ja jestem, no ale po prostu jak już jest Gierka, widzę piłkę, no to wchodzę i chcę pokazać się jak najlepszej strony, nie? Dlatego myślę, że to jest dobra cecha i tylko dzięki niej jest cały czas dążę do tego, żeby właśnie kiedyś w tej top 5 najlepszych ligach zagrać. Myślę, że to jest bardzo dobra cecha i też się zastanawiam, czy ona wpływa na coś takiego, że się na przykład nie stresujesz przed meczami. No bo tak wydaje się. Zawsze jakiś stresik, wiesz, chodzi, ale no, ja robię codziennie to, co lubię, nie? Dlatego do mnie wyjść na mecz i grać to jest najlepsze, co może być. Ja na przykład treningów to teraz mieliśmy czasem tak, że 3 tygodnie mieliśmy wolnego, była przerwa na kadrę i nie graliśmy meczy. No to te treningi, wiesz, tak dłużą, ciągną się, bo bez meczy, a przychodzi ten mecz, no to jest takie, wiesz, kibice, wszyscy przychodzą do ciebie, no czujesz jednak, że to jest coś takiego, że... Ekscytującego. No to gdzie tam się stresować? Wiadomo, że są mecze jak właśnie finały, czy tam właśnie z Interem Miami, a to ten stresik nawet jest jeszcze lepszy, bo jeszcze coś czuję, że jeszcze to jest coś większego, wiesz, o co chodzi, nie? Nie wyglądasz na piłkarza, który lubi filozofować. Gienek Loska by pewnie powiedział, że nie cudujesz, ale miałeś takich trenerów, którzy uchodzą za trenerów inspirujących taktycznie, choćby Marcelo Bielsa czy Czesław Michniewicz, teraz powiedziałeś o trenerze Czerundolu. Od którego trenera się najwięcej nauczyłeś? Czy jakiś trener zmienił ci postrzeganie tej dyscypliny? No myślę, że od każdego nauczyłem się po trochę, ale bo najwięcej to i tak od trenera Bielsa, nie? Bo takie jak tam były warunki, to powiem, to nigdzie takich nie miałem i myślę, że już nie będę mieć, nie? On mnie tak zmienił też pod względem i fizycznym, bo zawsze byłem takim zawodnikiem bardziej z piłką, wiesz, przy nodze lubiłem mieć, a on mi tak otworzył trochę oczy na to, że nie zawsze muszę dostawać piłkę do nogi. Aha. Tylko on wolał, żebym dostał piłkę na wolne pole. Wiesz, o co chodzi. Przestrzeń, nie? Przestrzeń, coś, żeby wbiegać tą przestrzeń. On uwielbiał, jak zawodnicy wbiegali w wolną przestrzeń. Że on uwielbiał, jak dostawałem piłkę i byłem w biegu po prostu, że pierwszym kontaktem się wprowadzałem do przodu i byłem w biegu, nie? On uwielbiał, tak samo lubiał, jak ósemki wybiegały za plecy. Wiesz, on uwielbiał takie rzeczy. On wręcz nienawidził, jak ktoś dostał piłkę do nogi, nie? Czyli zrozumiałeś to, że bez biegania nie ma futbolu na poważnym poziomie, prawda? Na pewno nie u tego trenera. Tam myślę, że pierw spoglądamy na liczby, a później dopiero na to, jak to wygląda z piłką. No ale myślę, że w tych czasach to chyba to idzie w tym kierunku, że tak to będzie wyglądać w większości drużynach. Bo jednak teraz te GPS-y to jest chyba podstawa u każdego trenera, nie? Nie oszukasz. No nie oszukasz, no już teraz w kółeczku nie będziesz stał i tylko przerzuty dawał. Ale z krykiem 1-1 na całym boisku się chyba nie spotkałeś już nigdzie indziej. No nigdzie indziej, no. Ale to też było mega... To było też mega dobre, ale też mega ryzykowne, bo myślę, że przeciwko drużynie tak z topu nie dało rady by tak grać. Na pewno nie przez 90 minut. Może na pewno nie przez 90 minut i myślę, że do nich i tak to nie jest problem, żeby pod taką presją wyjść z takiego pressingu, bo no myślę, że jakby akurat Leeds wygrało z City raz, ale inne mecze no kończyło ale się 3-0. Ale chyba w 10 City kończyło tam ten mecz, prawda? To Leeds kończyło w 10 i wygrali. A to Leeds kończyło w 10. To Stuart Dallas strzelił bramkę, bo pamiętam, ja jeszcze wtedy byłem w Leeds. I no ale no to był jeden mecz, nie? A zagrali 4 i 3 przegrali, ale no mi to mówił na przykład, mi to mówił George Czerny, że on mówił że w naszej drużynie, że mamy cały czas presować, bo jest mało drużyn takich, które umią wyjść z tej presji. I my na przykład dużo bramek strzeliśmy przez to, że zawsze szliśmy tym pressingiem. Okay, po odbiorze. Była właśnie gdzieś ten odbiór, jedne podanie do pola karnego i gol. On na przykład mówił, że w niektórych, jak tam grał w Lidze Mistrzów gdzieś, że nie mogli tak grać, bo tam już są takie umiejętności, że do 6 albo tam do 8 to nie jest problem, że on ma 2 na plecach, on się obróci i wiesz, i z tego wyjdzie, nie? Ale no właśnie w naszej drużynie, jak graliśmy przeciwko tam w MLS czy w tej Lidze Mistrzów tamtej, to mówię, że cały czas bo my najwięcej bramy tak strzelamy i on na to mega zwraca uwagę, nie? On cały czas mnie wypychał, bo akurat on grał na lewej, ja też grałem na lewej 8, to cały czas mnie wypychał. On nawet skracał czasem do tej 10 do drużyny przeciwnej, a mnie tylko wypychał, żebym presował stopera albo tam, wiesz, bocznego obrońcy. A to rzadkość dla obrońców w jego wieku, prawda? Raczej wolą z tyłu wyskakiwać. On, jakbyście oglądali jego mecze, on tyle co on piłek na przykład wygrywał, że wyprzedzał albo... No wiadomo, że ustawieniem też dużo nadrabiał, ale właśnie on uwielbiał to, jak graliśmy blisko w kontakcie, nie? I mega do tego namawiał, nie? Czy to podczas meczu, czy podczas treningu. Bo mega mnóstwo, dużo bramek tak strzeliliśmy, nie? Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję ci, życzymy ci, żebyś w końcu włożył coś do gabloty w przyszłym sezonie, żeby to LAF na razie w końcu to tylko... nie docierało tylko do finału, ale żeby coś wygrało w tym finale. Na razie dowiedzieliśmy, że niezła gablota stoi przed domem, ale to wiadomo. To swoją drogą, no i tego powołania do kadry.
kadry, do pierwszej reprezentacji, bo to też na pewno będzie dla ciebie ważny krok w tym rozwoju piłkarskim. Naprawdę mi to pomoże, żeby gdzieś tam kiedyś wyjechać z tego MLS. Znaczy, my jak to mamy numer do Michała Probierza, to możemy przesłać. Tutaj nawet jego zdjęcie wisi, tak, wiesz. Nie, jednak poczekam, żeby do mnie. On zadzwoni. Ja nie lubię się wpraszać, nie? Ja wolę, jak ktoś do mnie zadzwoni, dlatego czekam, pracuję i zobaczymy, co będzie w przyszłym roku, nie? Nie stać nas na to, żeby marnować takie talenty, jak Myślę, że nie mamy jakiegoś wielkiego bogactwa na tej pozycji. Także, synek, dziękujemy ci bardzo serdecznie i nie zapomnij piłkarskich szachów, wiesz, to nie atrapa, to... Na Sylwestra jadę, to zagramy sobie, nie? No i będzie co robić, polecamy bardzo serdecznie. Dzięki bardzo. Dzięki serdecznie.